No cześć Wagusiu. Cześć kochani. Robimy sobie wasze czytanko na październik. Październik. Co tam? No, zobaczymy. Oczywiście co tam w miłości, zobaczymy co tam w pracy i cele do osiągnięcia i wy z każdym znakiem, dobra? No. Zaraz lecimy, potasujmy jeszcze troszkę. I zobaczymy. Busia, październik 2025. No. Takie buty. To co? Lecimy? Lećmy, lećmy. Jest pokazana miłość w waszym życiu. Miłość. Ale nie ma commitment, czyli zaangażowania. Czyli słuchajcie, albo jesteście w relacji, w której ktoś was kocha, ale jest zajęty gdzie indziej, albo wy jesteście. To może być trójkąt. To może być coś takiego, że jest gdzieś u kogoś, u was lub u kogoś, nieudany związek, z którego ktoś nie zamierza rezygnować, a jednocześnie na zewnątrz tego związku jest inna relacja. Rzeczywiście jest tu miłość i jest odwzajemnienie, ale ta relacja, gdzie jest miłość, nie będzie poważna. Dlaczego? Dlatego, że jedno z was ma coś innego. Tyle, jeżeli tego nie macie, to nie było do was, co powiedziałam. Jeżeli chodzi o poważne relacje, takie z tych pozytywnych bardziej, być może to, co wam przeszkadza w tym tygodniu, w tym miesiącu, mimo że jest miłość między wami pokazana, to jest przepracowanie czyjeś albo problemy. Problemy związane z pracą. Na przykład ktoś jest niezadowolony z pracy, niezadowolony z godzin pracy. Ma albo nie ma. Ma za dużo pracy albo ma za mało pracy, ale jest niezadowolony. No. Jeżeli jesteście tylko we dwójkę, nie ma żadnych innych ludzi, ale jest to początek relacji, to może to oznaczać, że ta osoba po prostu na razie nie wie jeszcze, czy będzie chciała się zaangażować. Jeżeli to jest początek jakiegoś związku, no to ta osoba może nie wiedzieć, czy chce się zaangażować. Musicie uważać na jedną rzecz, ja to powiem bardzo szybko. Jeżeli wy związaliście się z człowiekiem, zwłaszcza kobiety, jeżeli z mężczyzną się związałyście, który... zresztą faceci też, w ogóle z osobą, która niedawno wyszła z relacji, niedawno miała rodzinę z kimś innym, być może małżeństwo i niedawno z tamtego czegoś wyszła, musicie uważać, aby ta osoba nie zrobiła sobie z was takiego zastępstwa, ale to tylko do tych, którzy wiedzą, że mają coś takiego, dobra? No. Możliwe, że między wami jest wszystko ok, ale macie jakiś problem z domem albo z pieniędzmi na dom, jakieś remonty, staracie się o kredyt, coś tutaj nie wychodzi. Jeżeli jesteście, właściwie to niezależnie od tego, czy jesteście facetem czy kobietą, jest pokazane, żebyście zachowali siłę i odwagę, żebyście odważnie i tak pewnie szli dalej. Jeżeli znacie jakiegoś lwa, to być może trzeba się go poradzić, albo trzeba z nim coś robić. Nie wiem, co byście tam mieli robić z lwem. Ale jest pokazana pozytywna energia przy osobie spod znaku lwa. Jako rada. Jako rada. Że lew może wam pomóc, albo coś podświetlić w waszym życiu. Ale jeżeli nie ma czegoś takiego, to mamy pokazane, ogólnie mamy pokazane całkiem dobre karty z wyjątkiem jednego problemu, bo jest pokazana miłość, jest pokazana bratnia dusza, jest pokazane odwzajemnione uczucie, jest pokazane, żebyście zachowali siłę, odwagę, żebyście się nie bali, żebyście umacniali swoją relację i żebyście wiedzieli, że zasługujecie na szczęście, ale jest jakiś problem albo inny związek u jednego z was, czyli wtedy mamy trójkąt, albo... Ktoś nie jest pewien, że chce stabilizacji. Albo ktoś ma problem ze stabilizacją. Z tym, czy się wprowadzać, czy zamieszkać razem. Albo gdzie są jakieś pieniądze, bo chcemy budować dom, a nie ma kredytu. To może być tego typu sprawa, którą będziecie załatwiać, a związek może być całkiem dobry i żadnych problemów może tu nie być. Wy macie wiedzieć, że zasługujecie na szczęście i że to szczęście jest tuż za rogiem. Tuż za rogiem, kochani.
Singlątko może się czegoś dowiedzieć, może coś, jak się nazywa, wykryć, albo się czegoś domyślić. To może chodzić o osobę, która was potraktowała, jakoś tam źle zrobiła, jakiś ghosting, zniknęła, czy coś takiego. Być może ta osoba gdzieś tam się nagle ujawni. Ta rozmowa nie miałaby żadnego sensu. Jeżeli nawet chcielibyście się do nich odezwać lub oni do was, nie ma to sensu. Jeżeli macie jakiś problem, który wypłynie na wierzch w tym miesiącu, bo tak jak mówiłam do panny przed chwilą, to jest w tym miesiącu się zaczyna, żebym nie pomyliła, retrogradacja Jowisza, zdaje się, chyba 9 października, czy jakoś tak, to wiele rzeczy będzie rzeczywiście gdzieś tam wracało do ludzi, będą jakieś takie, będzie przeglądnięcie pewnych spraw z przeszłości jeszcze raz. Kochani, zostawić to już i zapomnieć. Porzucić, zapomnieć, zostawić, nie wracać do tego. Taką macie radę, single. Taką macie radę. Czy to jest coś w rodzaju wracacza, czy to jest w was jakieś emocje, czy to jest nierozwiązana sprawa z dzieciństwa. 8 kielichów mówi wam, że czas to już porzucić, zostawić. No, porzucić i zostawić. Kochani, jeżeli chodzi o pracę, jeżeli chodzi o osoby, które są zatrudnione przez kogoś, ktoś sobie, co jest pokazane, że coś może wypłynąć i ktoś sobie zda sprawę z tego, że tu w tej pracy nie ma żadnej przyszłości, po prostu, że nie ma przyszłości, albo że nie ma wsparcia od szefostwa, albo że nie ma sensu czegoś kontynuować, na przykład jakiegoś projektu. Coś wypłynie, albo coś, ktoś, mówię, otworzy oczy. I jest pokazane, nie widzę tu przyszłości, ja nie widzę, że wy mi dacie awans, ja nie widzę, że ja będę tutaj zadowolonym pracownikiem, albo ja nie widzę, że się dogadam z tym szefostwem. Zaraz zobaczymy, jaka jest rada na to. To sobie po prostu coś będzie uświadamiał. No. To nie musi być takie poważne. To może być po prostu, że jakiś projekt nie idzie. Co ciekawe, wasza rada mówi, żebyście jeszcze poczekali z zamknięciem tego cyklu. Niektórzy z was będą musieli poczekać do końca roku. Czyli dociupkać do końca roku i dopiero w styczniu, jak przyjdzie taka nowa energia, to będziecie się być może zastanawiać, będzie lepsza jakaś energia, żeby się zastanawiać nad rozpoczęciem czegoś nowego. No. Bo macie poczekać do końca jakiegoś cyklu. Albo, czyli jeżeli was będzie kusiło, że zobaczycie, że nie, ja tutaj nie widzę przyszłości, ja nie widzę, że to ma sens, to jest pokazane, żeby jeszcze nie zamykać tego cyklu. No. Jeżeli by was kusiło, żeby już odchodzić z pracy czy coś takiego. Albo zmieniać, albo rzucać jakiś projekt. No. I przejąć kontrolę macie. Jeżeli jesteście na wysokiej pozycji, macie pokazać, że to wy macie kontrolę w pracy. Jeżeli chodzi o cokolwiek, co by się wydawało, że nie idzie lub nie ma przyszłości, jest pokazane, żebyście przejęli kontrolę nad tą sprawą, żebyście czuli, że macie kontrolę. Natomiast jeżeli macie jakieś szefostwo, z którym można byłoby porozmawiać na temat tej sprawy, to jest pokazane, że ci ludzie mogliby wam pomóc. Jakiś szef, zwłaszcza mężczyzna, jakiś szef, szefowa, jakieś osoby na szczycie mogłyby wam pomóc, ale jeżeli to wy macie wyższe stanowisko, to musicie to pokazać. Musicie to pokazać. Pokazać, że to wy macie kontrolę tutaj, a nie ktoś inny. Dobra? Samozatrudniona waga może podjąć ważną decyzję na temat robienia czegoś bardzo pasjonującego, do czego macie i energię, i motywację, i nawet talent. No, bardzo, bardzo fajne. Bardzo dużo energii, bardzo dużo pasji. Jest pokazane, że może was wspierać osoba starsza lub bardziej doświadczona, jeżeli wy jesteście na początku drogi. Może was wspierać panna albo przewodnicy duchowi was mogą wspierać na tej drodze. Jeżeli chodzi o waszą radę,
Na to, to są bardzo dobre karty. Jest pokazana i dojrzałość, i młoda, młodzieńcza energia pasji i takiego działania. Jest pokazane, żebyście szli po swoje. Jest pokazane, żebyście nie przestali walczyć o swoje. Mówiąc walczyć, nie mam na myśli, nie wiem, chodzenia gdzieś tam po trupach, załatwiania rzeczy i po ludziach gdzieś tam, żeby im nie wyszło, a wam wyszło. Chodzi mi o takie coś, że wy macie, żebyście cały czas w tym miesiącu tak zachowali tą energię tego asa buław, tą energię tej takiej pasji, motywacji, tej kreatywności w sobie, bo to bardzo dobrze jest u was w tym miesiącu pokazane. Naprawdę. Bardzo pozytywnie. No. Teraz tak. Jeżeli Wagusia ma... Nie jeżeli Wagusia ma. Co ja chcę teraz zrobić? Co najlepszego do osiągnięcia? Co w tym miesiącu najlepszego? Może być zmiana pracy. Może być zmiana pracy. Albo zmiana sytuacji w pracy. Jeżeli wiecie, że jest wam to do czegoś potrzebne. Jest pokazana zmiana kierunku. Jest pokazane... O, jeżeli chcecie... Posłuchajcie, jeżeli nie chcecie, to tego nie musicie robić na Nebościu, ale jeżeli ktoś chce mieć dziecko albo chce kupić, czy adoptować koteła, pieseła, czy cokolwiek, ale coś takiego, co jest nowym członkiem rodziny, to jest pokazane, że to jest możliwe do osiągnięcia w tym miesiącu. Natomiast jeżeli chodzi o waszą drogę tak ogólnie życiową, jakaś zmiana kierunku i pójście w stronę, która będzie... Wy będziecie czuć, że jesteście bardziej szczęśliwi, że robicie coś, co daje wam większe szczęście. No. To takie coś moglibyście zrobić. Niektórzy się będą bardzo poważnie zastanawiać nad obecną sytuacją albo zawodową, albo małżeńską. Ale poważne, tak jakby, tak jakbyście nawet poszli porozmawiać z kimś, z szefostwem, albo z mężem, albo z żoną i powiedzieli, albo zmieniamy kierunek, albo nam nie wyjdzie. Po prostu. Tak jakby nawet jakaś ważna rozmowa u niektórych z was była tu przeprowadzana. No, no. Ciekawe, ciekawe. Może być przeprowadzana ważna rozmowa. Dobra. Zobaczmy teraz na wy z każdym znakiem zodiaku. Wy z każdym znakiem od baranka do rybeczek. Jeszcze raz i lecimy od baranka do rybeczek. Jeżeli macie osobę spod znaku baranka, ktoś nie potrafi podjąć decyzji. Jest bardzo dużo przeszkód, ale ktoś myśli, że te przeszkody można pokonać i dlatego ten człowiek nie podejmuje decyzji, ale jest mu ciężko. Więc jedno z was się tak czuje w tym miesiącu. Jeżeli macie osobę spod znaku byka, jest pokazane, że w końcu runie jakiś mur lub blokada i ktoś może wyrazić uczucia. Jeżeli macie bliźnięta, uważać, albo alkohol w domu, albo jakieś niefajne imprezy, niepoważne zachowanie, nie daj Boże, osoby trzecie wchodzące między was. Jeżeli macie osobę spod znaku raka, też jest pokazany alkohol, narkotyki albo jakiś dziwny romans, którego ktoś się trzyma. Jest też pokazane, że jedno z was trzyma się jakiejś iluzji i nie potrafi z niej się wydostać. Jeżeli macie osobę spod znaku lwa, jest pokazana sytuacja, która się nie kończy, dlatego że tak jest komuś wygodnie. Może chodzić o pieniądze, nie musi. Nie kończy się, dlatego że taka jest wygoda. Komuś jest tak wygodnie. Z panną wielkie szczęście, miłość, sukces, wały, o rany Bościu, docenianie drugiego człowieka, jakieś nie wiadomo jakie spełnienie marzeń. Bardzo dobre karty z panną. Bardzo dobre.
Jeżeli chodzi o dwie wagi, ktoś ukrywa, że nie chce tego uczucia, nie chce tej miłości, albo że nie kocha, albo że nie zasługuje na miłość, albo że nie potrafi kochać, albo że nie wiem, czegoś nie chce. Ktoś ukrywa, nie mówi. Na przykład ktoś może ukrywać, że nie chce małżeństwa, albo nie chce dzieci, ale ukrywać mógłby. Albo coś ukrywa w sobie, jakieś niskie poczucie własnej wartości, jakąś ranę w sobie, ale nie mówi o tym wprost ten człowiek. Jeżeli macie skorpiona, odezwie się do Was człowiek, no to co, skorpion się odezwie? Nie wiem. Jedno z Was się odezwie do drugiego, bo jest pokazane, że ktoś uważa, że macie przegapioną szansę. Jeżeli jesteście razem, to może to jest jakaś inna sprawa, którą kiedyś przegapiliście i będziecie wracać do tego, będziecie znowu o tym rozmawiać. Jeżeli macie strzelca, nie. Ten strzelec, znaczy tak zakładam, że strzelec, a może to Wy, jedno z Was, albo oboje, jest pokazana osoba, która ma bardzo dużo opcji i jest lovelasem, lovelaską, nie można polegać na tej ostatniej. Naprawdę nie wiadomo, czego ta osoba chce. Tu jest za dużo opcji. Nie, 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 nie. Z koziorożcem może być dziecko, może być nowy związek, nowy początek, może być coś nowego, co razem robicie, ale jest to bardzo dobrze pokazane. Nowy początek i taka siła i manifestacja. To jest tak, jakbyście razem zmanifestowali coś pozytywnego. Jeżeli macie wodnika, może być stabilizacja, ale jest pokazane cierpienie, czyli ktoś się może męczyć w tej relacji, albo ktoś może być w relacji poważnej, w której nie jest szczęśliwy. I takie coś mamy pokazane. Jeżeli macie rybki, obsesja. Obsesja i lęk. Obsesja i lęk. Uważajcie, bo nałogi mogą być. Ktoś z Was może mieć nałogi. Albo bardzo, bardzo toksyczną osobowość. Lęki, nie śpi po nocach. I jakaś obsesja, toksyczna osoba. Niedobre niestety z rybkami. Niedobre. No. Ta osoba, którą macie w głowie, chciałaby Wam jeszcze na koniec powiedzieć. Powtarzam sobie w głowie nasze rozmowy w kółko. Osoba w kółko powtarza sobie, o czym rozmawialiście. No, czyli myśli o Waszych rozmowach. Kochani, tyle. Trzymajcie się, pamiętajcie o lajkach, subach i komentarzach. Pamiętajcie, żeby sprawdzać wedyjskie znaki też, ascendent, księżyc, słońce. I widzimy się niedługo, a na razie buziaczki. Pozdrowionka. No i pa, pa.